kamerę. Rozpoczynamy od drużyny gości. W bramce Walerii Szantołosow, z dwójką Andrzej Downar, z trójką Aleksander Arieśnikow, z czwórką Paweł Rodnienok, z piątką Aleksander Hackiewicz, z szóstką gracz z Tomilu Olsztyn Andrzej Siniczyn, z siódemką Aleksander Czajka, z ósemką znany dobrze kibicom w Bydgoszczy Jurij Malejew, z dziewiątką Walentin Bielkiewicz, z dziesiątką Mirosław Romaszczenko i z jedenastką Jewgenij Kaszencew. Trenerem reprezentacji Białorusi jest też dobrze znany kibicom piłkarskim Siergiej Borowski, onegdaj reprezentant Związku Radzieckiego, chociażby znany nam z Mistrzostw Świata w roku 82. Ile jest skład reprezentacji Polski? Obrona warszawskiej Legii. W bramce Maciej Szczęsny, z dwójką Marek Jóźwiak, z trójką Jacek Zieliński, z czwórką Krzysztof Ratajczyk. Dwóch piłkarzy Legii także w linii środkowej. To Radosław Michalski z szóstką i Tomasz Wieszczycki z ósemką. Uzupełniają tę linię Dariusz Gęsior z numerem 5 i Tomasz Iwan z siódemką. Wreszcie trójka napastników. Andrzej Juskowiak z dziewiątką, Wojciech Kowalczyk z dziesiątką i z jedenastką Henryk Bałszyński. Trenerem naszej reprezentacji jest pan Władysław Stachurski. Nie namyślając się, Rodnienok wybija na rzut rożny drugi korner dla naszej reprezentacji. Znów Tomasz Iwan. Na polu karnym Kowalczyk, Juskowiak, Wieszczycki, wielu polskich piłkarzy, Wojciech Kowalczyk, 1-0! Piękny powrót do reprezentacji napastnika Betisu Sevilla w 8 minucie meczu z Białorusią. Po jego strzale głową obejmujemy prowadzenie. Jeszcze raz dośrodkowanie Tomasza Iwana, dobre. Na 7 metr tu Polacy zamieszali, Kowalczyk uwolnił się spod obrony, spod opieki obrońców, niepilnowany. Mógł spokojnie wyskoczyć, przymierzyć i celnie strzelić. 1-0 dla Wojciecha Kowalczyka. To szósta bramka w reprezentacji w 25. występie. Który jest dziś rezerwowym w naszej drużynie. No, przypomnieli mi w ten sposób, że mogę Państwu podać, kogo jeszcze mamy na ławce. Chociaż może za chwilę, bo oto Kowalczyk wpada na pole karne. Będzie 2-0. Nie ma bramki. No, poprzeczka ratuje reprezentację Białorusi. Szkoda, bo sytuacja była wyborna. Huknął z całej siły Wojciech Kowalczyk. Decyzja była słuszna. Piłka poleciała nad interweniującym bramkarzem. Poleciała jednak o milimetry za wysoko. Drugiej bramki nie ma. Polacy wciąż przy piłce. Przedziera się Tomasz Iwan. Tomasz Iwan wyjechał z piłką poza linię końcową. I wciąż 1-0. Popatrzmy jeszcze raz, silne, potężne uderzenie, piłka odbiła się od poprzeczki i niestety wróciła na boisko. Ale dobra akcja, aktywnie gra duet napastników Kowalczyk i Ratajczyk. Bałszyński. Czekamy na rajd jakiś lewą stroną pana Henryka, tak, poradził sobie z Downarem. Dobre podanie do Kowalczyka, Kowalczyk zdecyduje się sam strzelać, tak! Szantołosow miał spore problemy, nie pobiegł akurat w tamtą stronę, żeby czekać na dobitkę Bałuszyński, ale mogła się ta akcja w wykonaniu polskiego zespołu podobać. Trzymany czysto, prawidłowo przez Michalskiego. Kowalczyk, świetne zagranie z pierwszej piłki do Bałszyńskiego. Bałszyński znów do Kowalczyka i teraz by się przydało do Juskowiaka. Nie! Kowalczyk za mocno sobie piłkę wypuścił. A szkoda. Można było przedłużyć chyba tę akcję na prawo do Andrzeja Juskowiaka. Być może właśnie taka jest również refleksja trenera Stachurskiego. Widać wyraźnie, że pan Wojciech chce sobie tutaj poprawić kąt obrony. Bałszyński. Sprytne, dobre, techniczne zagranie. Teraz tylko wygrać pojedynek biegowy. Wygrał. Arieśnikow ograny. Downar nie zdążył. Juskowiak na polu karnym. Juskowiak przed nim tylko Szantołosow. No, nasz król strzelców z Barcelony chciał puścić piłkę między nogami bramkarza białoruskiego i w ten sposób zdobyć bramkę, ale 30-letni Szantołosow jest już dość doświadczonym bramkarzem, żeby nie pozwolić sobie w ten sposób strzelić gola. Była jednak kolejna dobra okazja do zdobycia bramki. Tym razem z lewej strony atakowali Polacy. Jeszcze raz widzimy Juskowiaka. No, mógł zrobić tutaj wiele rzeczy.
Trochę może jego partnerzy byli kibicom w kraju, że Polacy strzelać bramki potrafią. Nikt za nas nie będzie ich strzelał. Bałuszyński, kolejna akcja. Tańczyła piłka w powietrzu po odbiciu się od nogi Downara. Nie dopadł do niej ani Juskowiak, ani Kowalczyk. Szkoda. Dobrze zorganizowany jest ten nasz atak. Teraz Ratajczyk. Słupek ratuje reprezentację Białorusi. Rozglądał się Ratajczyk, komu podać piłkę. Zobaczył, że nie za bardzo jest komu, więc ruszył sam jak czołg. Znakomite warunki fizyczne tego piłkarza. Białorusini jakby trochę przerażeni wpuścili go na pole karne i mogło być 2-0, ale nadal wciąż tylko 1-0. Bałszyński. Bardzo aktywny w tej pierwszej części gry. Do Kowalczyka. Kowalczyk potknął się, ale utrzymał przy piłce. Wojciech Kowalczyk. Dopiero teraz poradzili sobie z nim rywale. Z dwóch naszych skrajnych pomocników, Bałszyńskiego i Iwana, lepsze wrażenie na razie sprawia ten pierwszy. Teraz trochę było niebezpiecznie, ale za mocno podana piłka do Kaszyncewa i Maciej Szczęsny. Jeszcze raz na Państwa ekranach akcja Krzysztofa Ratajczyka. W drużynie gości mocno się zmieniły reprezentacje tamtego czasu. Staniek świetnie do Kowalczyka, nie, spalony. I znowu piłkarz Betisu strzela w poprzeczkę. No tutaj niemiecki sędzia pewnie będzie wyrozumiały i nie pokaże żółtej kartki. Ale w meczach o stawkę trzeba będzie uważać. Tam nie będzie litości ze strony arbitrów. Takie zagrania są żółtymi kartkami karane. Sasunkiewicz. Sieniczy. Hackiewicz. Ruszył sam stoper Białorusi. Romaszczenko. No mija jednego, drugiego Polaka. Romaszczenko i Szczęsny. Jeszcze walka na polu karnym. 60. minuta meczu. Była to chyba najgroźniejsza akcja naszych rywali. Nie mamy czasu na powtórkę, bo znowu Białoruś w ataku teraz powstrzymał drużynę gości. Ratajczyk. Jest szansa dla Polaków. Rozejrzał się Staniek. Dobrze zagrał, myląc rywali. Bałuszyński. I co? Nikogo tu nie było przed polem karnym. Henryk Bałuszyński nie popatrzył po prostu w stronę środka boiska. Teraz dobrze mierzone podanie do Kaczury. Przerwał Gąsior. Przy piłce Białoruś. Bielkiewicz. Prostopadle do Kulcija. Kulci! No, będzie groźnie znowu pod naszą bramką i gol! Doczekaliśmy się, niestety doczekaliśmy się. Ta słabsza postawa w ostatniej części pierwszej połowy i na początku drugiej przyniosła wyrównanie drużynie gospodarzy, a bramkę strzelił Piotr Kaczuro, piłkarz wprowadzony po przerwie. Jest to dla niego drugi gol w reprezentacji. I no, z jednego stanu popadamy w stan całkowicie odmienny, bo te pierwsze 30 minut naprawdę napawało optymizmem. Gra polskiego zespołu była niezła. Ja wspominałem wtedy, że Polacy, że Białorusini nie stawiają zbyt wielkich wymagań polskiemu zespołowi. Okazało się, że Siergiej Borowski jakoś umotywował swoją drużynę. Powiedział, że można z biało-czerwonymi powalczyć. Ci jakby czują mniej respektu i proszę bardzo. Jeszcze raz ta akcja. Spory udział w niej mieli rezerwowi, a więc dobre zmiany dokonane przez Siergieja Borowskiego. Co tu robili Polacy? Trudno powiedzieć. Oglądali się na siebie. Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Nie mamy takiego, wciąż takiego zespołu i powoli zaczyna się robić obojętne. Czy grają w tej drużynie piłkarze Legii, czy Widzewa, czy też powoła się kogoś z zagranicy, czy nie, bo kończy się to właśnie w taki sposób, że Kaczuro, gdyby wykazał troszkę więcej rozwagi w sytuacji, w jakiej dość nieoczekiwanie się znalazł, to mogliśmy przegrywać z Białorusią 1-2, z Białorusią, która teraz już za łatwo dochodzi do pozycji strzele kolegów, do bardziej zdecydowanych ataków w ostatnim kwadransie gry. Znów piłka na polu karnym, Staniek! Opierał się trochę na rywalu, ale zdołał strzelić. Piłka w rękach Sasunkiewicza.
Ryszard Staniek. Sporo bramek widzę. Podobno piłkarz najlepiej zarabiający w naszej ekstraklasie. Ponoć tak ma wynegocjowany kontrakt. Oczywiście to tak troszkę wiadomość nieoficjalna, bo oficjalne dane trudno się w tych sprawach w naszym kraju doprosić. Białoruś. Nie ma spalonego. Kaczuro. No i z olbrzymimi kłopotami broni strzał Malejewa Maciej Szczęsny, który jakby sam nie wierzy w to, co wyprawiają jego partnerzy z obrony. Wszyscy się tylko patrzyli, no próbował przeszkadzać ni stąd, ni zowąd. Świetne są stosunki i w kierownictwie naszej drużyny, ale o tym za chwilę jest Saganowski. No, miało miejsce, nie wiem, czy nie spodziewał się, że ta piłka do niego dotrze. Popatrzmy jeszcze raz, nie ma spalonego, pokazuje sędzia liniowy, że można grać, wysunięty kilka metrów przed linią bramkową. Sacunkiewicz, Saganowski zdecydował się szybko na strzał.